Siemaneczko kochani, z tej strony Sonika, witam was serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w jak najkrótszą odpowiedź, bo jeżeli będzie za długa, to nas ten tam wiatrak wciągnie i zrobi z nas mielonkę. Zapytacie się, czemu ja tutaj stoję? Nie dlatego, że grałam i przegrałam, tylko po prostu jakby wprosiłam się na czyjąś rozgrywkę, więc teraz muszę poczekać. Więc w taki właśnie oto money rain, więc właśnie w taki oto sposób poczekamy i ja sobie zbiorę pieniążki. Nie wiem, czy rozgrywka już się w końcu skończyła, czy nie. Zbieramy sobie pieniążki, bo pieniążki mogą się przydać. Pieniążki zawsze się mogą przydać. Tam nie będę się pakowała, bo tam jest za daleko. O! I już! Jesteśmy, dobra. Teraz najkrótsza odpowiedź. Słuchajcie, najkrótsza odpowiedź. Pomożecie im, mam nadzieję. Name a red vegetable. Dobra, tylko papryka mi przychodzi. Czy ktoś coś napisał? Jakiś onion, apple czy coś? Nie widzę. Nie widzę w ogóle waszych odpowiedzi, ale może się odsunę. Ty nie napisałaś onion? No nie, no dobra. Jadalne mięso. Kał? Czy tak wystarczy? Dobra, tak wystarczy. Tak, no ja nie wiem po angielsku, czego używają tego. No fajnie. Name a gardening tool. Kurde, nie wiem. Shovel. Tylko mi shovel przychodzi. Nie mam pojęcia. Water pipe? Nie wiem. No i przecież ja padnę. Dobra, słuchajcie, ja się muszę rozgrzać. Okej, ja się muszę rozgrzać. Te jak nisko są w ogóle, co? Axe, no tak, axe. A w ogóle my tutaj możemy wybierać, czy to jest trudne, czy łatwe? Ujeny. Czy tu mogę jakoś zjechać? Nie mogę zjechać. Name a thing that can be found in a cave. But? Jakby nie mogę zobaczyć, co ona pisze. Przecież mi głowę za chwilę odetnie. Ej. What can you find in outer space? Star? Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, będziemy miały. Będziemy mieli teraz następne pytanko. Zobaczymy. What would you bring on a camping trip? Co bym zabrała na camping? Namiot? Chyba najkrótsze jest, no ale i tak mi to nic nie da. Czy mam to jakieś super 8? O co chodzi? Pik? A jajka składa. No, no chicken. I tak już umarłam, więc w sumie co mi tam? Jej! Znaczy cieszę się, że bo umarłam. Is the winner. Dobra, to bądź sobie winerem, a da to nam pieniądze? Pieniądze! Pieniądze. Lubię pieniądze. Chyba każdy lubi pieniądze, ale to. No nie. Ale oczywiście pieniądze nie są najważniejsze, pamiętajcie. Money rain! Yay! Za minutę, za sekundę rozgrywka. Shortest answer wins. Dobrze, już wiemy. Czy ja z tymi dziewczynami gram? Nie. Jest jeden chłopak, okej. 4, 3, 2, 1. Name a way of transportation. Car. Jakby co to ja tak wolno wpisuję, bo piszę jedną ręką, nie? Jakby to kogoś interesowało. Czemu ty nic nie piszesz? Nie masz pomysłu? Nie rozumiesz pytania? O co chodzi? Ojej, jakie masz ładne kolorowe. No napisz coś. Albo dobra, nie pisz. Nie pisz. Nogi jej przysiąkły. Name a name of nut. Nut? Ha! Typem orzecha jest orzech, jakby co pamiętajcie. Zapamiętajcie sobie tą odpowiedź i będziecie mogli jej używać. Name a movie super villain. O Jezu, Bellatrix. Kurde, nie wiem, Tint. Nie wiem. Joker, ale to jest długie, ale dobra, niech będzie Joker. Rzeczywiście, bo sama na to nie wpadnę przez 10 sekund. Nikt tak na co dzień się nad tym nie zastanawia, no ludzie, bądźmy szczerzy. Name a unit of measure type. Dobra, mam. Centymetersy. Name a thing that you can sit on. S? Kurde. Leg? Co? Leg? Kolano? Na czym mogę siedzieć? Floor? No dobra, to nie będzie podłoga, kurde. Może to będę miała ten, otwarty ten, to będę im pomagała jakby co. Name a class you would take in school. Jezu, ja nie wiem jak to się nazywa, sport? Jak się nazywa WF po angielsku? A dobra, mat też może być. Jak jest sport po angielsku, jak ktoś wie? Czy miałem fioletowe ręce? Name a classroom object. Nie wiem, czy to jest classroom, ale dobra. Dobra, niech będzie pan. Ja znowu jestem najwyżej! O co, come on! What would you find in a gym? Pot? Shoe? Sweat. Super sweat.
Sweat będę widziała. No i już miłe podcięło. No i super, gratulacje. Name a natural disaster. Tornado, tsunami. Dobra. Dobra, nie wiem, ej, no chyba... Chyba tornado. Tornado, tornado chyba jest najkrótsze, nie? Nie wiem. Co jest najkrótsze? Co jest najkrótsze z klęsk żywiołowych? Name a type of cheese. Brie. Ha. Czy mi coś pomogło w przeżyciu? Nie. Absolutnie nie. Absolutnie. What toppings do people put on a pizza? Sos? Czy to jest topping? Kurde no. Dobra, ej, ogarnijcie się ze mną. Ogarnijcie się. Musimy przeżyć, dobra? Money rain, money rain. No. Będzie więcej pieniążków, ale ja tam ładnie tańczę. Gdybym tylko w prawdziwym życiu potrafiła tak ładnie zatańczyć, jak tańczę w Robloxie, to powiem wam, że byłby imprezowy potwór, nie? Poczekajcie, ja się ładnie odwrócę. Okej, okay, bo ja tam jestem. O Jezu, planety po angielsku. No Mars chyba. Mars jest chyba Mars, co? Champion! Ze mnie taki champion, kurde. Name a country. O Boże! O, dobra. Ha! A okej, to już nie. No dobra. Name a sport you like to play. Sport, w który lubię grać. Sleep? Swim? Kurde, nie wiem. Zapominam, że ja mam być tam w tle. What is successful people buy? Car? Albo island na przykład. Czemu ja mam ramiona niebieskie? O co kaman w ogóle? O co kaman? Type of metal. Iron? Iron! Iron, ja się w smerfa zamieniam, albo w tą w jagódkę Charlie'ego i fabryki czekolady. O, to jest truskawą z kolei, ha? Aha, dobra, a ty jesteś Shrekiem, okej. Okay. Preparing next question, dawaj. Następne pytanko, dawaj. Name a board game, top 50. Co? Board game? Jak mi tylko skrable przychodzą w tym momencie do głowy, nie? Kurde, szachy! Chloe, coś? A ty nie wiesz? I ty nie zobaczę. Ja nie wierzę. Name an animal that moves slowly. No tylko ślimak albo turtle. Jakby. Worm. Naprawdę? Name a superhero ability. Fly? Jak naparzam na klawiaturę, to też przepraszam, ale się zapominam i mam trochę dłuższe paznokcie, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie. Na ładne oczy. Na moje ładne oczy. Że mi wybaczycie stukanie w klawiaturę tak głośno. Name a part of a car. No ja pier... Wheel? Jakby co? Gaz? Part of a car. Gaz? Częścią samochodu jest gaz? Co? Jak ja już i tak umrę? Ty wygrasz, dziewczynko. Name a phone brand. Wow! Jeszcze chwila. Jeszcze jedno, ale ja tam wybijam. No nie mogę się po prostu, no nie mogę. Jeszcze jedno pytanie, ale i tak już jestem deadem, bo chociażbym jedno coś napisała na jedną literę, to jest niemożliwe po prostu w tym wszechświecie, to i tak już mam głowę oderwaną. Equipment that YouTubers use. Mikrofon, keyboard. Wszystko jest długie. Chyba, że chodzi im o PC. Dobra. Jeszcze żyję, ale to nic nie zmienia. Name an object that tells the time. No serio, no kurde, no watch, no co ci jeszcze czas powie? No i do widzenia, no i nie żyj, się wkurzyłam. Nie podoba mi się to. Ale może wam się spodoba ta gierka, dlatego link do gry zostawiam wam w opisie. A wam dziękuję serdecznie, że byliście ze mną i do zobaczenia następnym razem. To pa, pa!